Cześć, ja jestem Sebastian, a to jest Espresso od ekipy City of Morning Coffee. Czy słyszeliście o paradoksie Abilen? Jeżeli nie, to bardzo dobrze, bo to jest właśnie temat, który dzisiaj chciałem poruszyć. Czym jest paradoks Abilen? To jest sytuacja, w której jakaś grupa ludzi wspólnie wykonuje jakąś akcję, na przykład podejmuje jakąś decyzję, taką, której nikt w grupie nie chce, bo nie uważa jej za korzystną, słuszną albo potrzebną. No więc dlaczego ją podejmują? No dlatego, że każdy myśli, że to komuś innemu na niej zależy. Dlatego, że to ktoś inny ją zaproponował, albo nikt nie zaoponował, kiedy była proponowana. Może nawet ktoś wstępnie, pozytywnie lub neutralnie się do niej odniósł, a wygląda ona na zbieżną z jego ich priorytetami. Tu może się wam zapalić lampka, że czy to trochę nie brzmi jak groupthink? No nie do końca, dlatego że w przypadku groupthinku kluczowy jest jednak konformizm. Natomiast tu, w przypadku paradoksu Abilen, bardziej chodzi o ten misalignment, czy błędne założenia, no i niestety złe skomunikowanie się. W konsekwencji tego mamy złe pojęcie na temat tego, co chcieliby inni. Skąd wzięła się nazwa paradoks Abilen? Z artykułu opublikowanego, uwaga, w 1974 roku przez Jerry'ego Harvey'a, eksperta od zarządzania. On opisał ten fenomen w oparciu o pewnego rodzaju opowiastkę, której akcja toczyła się w miasteczku Abilene w Teksasie. Sam temat to była wycieczka rodzinna. Otóż w pewnej rodzinie był weekend zagospodarowania, no i oczywiście każdy chciał sprawić przyjemność przede wszystkim wszystkim innym, zakładając, że wycieczka będzie fantastycznym sposobem na spędzenie czasu razem. Niestety nikt tego nie chciał, nikt nie chciał wyjeżdżać, natomiast no, oni się już bardzo mocno zapędzili, ta wycieczka była coraz bardziej złożona, skomplikowana, coraz dalsza, coraz więcej planowania, logistyki, koniec końców wszyscy wrócili zmęczeni, niezadowoleni i dopiero wtedy jak frustracja z nich uleciała, to okazało się, że tak naprawdę zmarnowali czas, bo tej wycieczki nikt nie chciał. Tak bardzo byli skupieni na sprawieniu przyjemności innym, że w sumie nie zapytali, czy to będzie dla nich przyjemne. No dobrze, jakie są przykłady paradoksu Abilen z naszej branży, z branży IT, takie, z którymi spotykamy się na co dzień? Można wymienić przynajmniej kilka. Pierwszy z nich to jest taki, w którym mamy rozwiązać jakiś problem, no i teraz dyskutujemy, chcemy osiągnąć konsensus, jak go rozwiązać. W związku z tym już tak długo się z tym męczymy, że wypracowaliśmy pewnego rodzaju zgniły kompromis, który się nikomu nie podoba, bo nie realizuje niczyich priorytetów, niczyich celów. No ale cóż, pracowaliśmy nad tym długo, niczego lepszego nie udało się ustalić, a konsensus jest najistotniejszy, więc jedziemy w coś, czego tak naprawdę nikt nie chce. Inny przykład. Mamy jakiegoś juniora, który na przykład przychodzi i proponuje zastosowanie nowego, fantastycznego frameworka. Wszyscy nie oponują, nikt nie oponuje, jest cisza. Dlaczego? No bo nikt nie chce wyjść na konserwę, nie chce być postrzegany jako resistant to innovation. Więc rozglądamy się, okej, okay, skoro nikt nie mówi nie, to chyba wszyscy są na tak, prawda? Paradoks Abilen. Inny przykład. Za dużo założeń, arogancja z naszej strony i brak sięgania do danych. My doskonale wiemy, co na przykład chciałby nasz klient, co chciałby nasz użytkownik, co chciałby nasz biznes. Zakładamy sobie, nie dokumentujemy tych założeń i po prostu odzywa się w nas pewna pycha, przeceniamy swoje doświadczenie pod tym względem, nie sięgamy po żadne dane do poparcia naszej hipotezy, i robimy coś, na czym absolutnie nikomu nie zależy. I wreszcie najczęstszy, albo najbardziej powiedziałbym oczywisty przykład, to jest sytuacja, w której na spotkaniu z klientem jakiś PM albo sprzedawca rzuca nierealistyczny termin albo estymatę i nikt z obecnych inżynierów jej nie podważa. A dlaczego? Bo rozglądają się dookoła i każdy zakłada, że skoro inni siedzą cicho, to chyba też sobie przeliczyli w głowie, no i wychodzi im, że jest okej, no to czemu ja się mam wyrywać? No dobrze, a jak walczyć z paradoksem Abilen? No cóż, pierwszy, taki najbardziej chyba intuicyjny sposób, to jest rola adwokata diabła. Czyli dlaczego w naszym procesie decyzyjnym nie mianować takiej roli kogoś, kto ma powiedzieć, czemu nie powinniśmy czegoś robić. Inny przykład to jest po prostu zastosowanie takiego procesu decyzyjnego, który ma mechanizmy obronne przeciwko takim paradoksom. Tu przychodzą do głowy Nominal Group Technique albo Delphi Technique. Linki załączymy do tego wideo. Inna technika bardzo popularna to są po prostu retrospekcje, czyli patrzymy wstecz, żeby zidentyfikować, gdzie ten paradoks Abilen się u nas pojawił, żeby zwiększyć naszą świadomość i być w stanie wyłapać takie sytuacje w przyszłości, żeby im przeciwdziałać. Moja ulubiona technika, taka oczywista, ale jednak nie wszyscy ją stosują, to jest po prostu walidowanie wszystkich założeń poprzez wypisanie ich explicite. Czy mamy podjąć jakąś decyzję, robimy osobną sekcję, to są nasze założenia, wypisaliśmy je, kwestionujemy je i tam pod te założenia czasami na przykład podchodzą również wymagania.
które są, że tak powiem, wpadają nam z defaultu. Jeżeli już wszystko zawodzi, no to zostaje nam jeszcze feedback anonimowy. No bo jeżeli mamy takie środowisko, w którym nikt nie chce się sprzeciwiać, no to dajmy szansę zrobienia tego anonimowo. Kontrowersyjna technika, nie wszyscy lubią anonimowy feedback, bo on też ma swoje grzeszki, grzechy i negatywne strony. Natomiast no jeżeli już wszystko inne zawodzi, to może warto spojrzeć również w tę stronę. Koniec końców chodzi przede wszystkim o to, żeby stworzyć takie środowisko, takie warunki, gdzie mamy to psychologiczne bezpieczeństwo powiedzenia nie, sprzeciwienia się czemuś, powiedzenia, że to nie działa, nie zadziała, to jest złe. A jakie są wasze przykłady paradoksu Abilem z waszej pracy? Albo może macie jakieś świetne techniki, jak sobie radzicie i jak przeciwdziałacie wystąpieniu tego paradoksu? Jeżeli tak, koniecznie wrzućcie w komentarze, spojrzymy i z chęcią zapoznamy się z waszymi pomysłami. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!